Był pożar, jest śledztwo, trwa porządkowanie terenu. Co dalej? No, następnym etapem jest jak najszybsze uruchomienie działalności gospodarczej na tym terenie, czyli wprowadzenie kupców. Na razie na tymczasowych, jak gdyby takich zagospodarowanych obiektach, czyli namiotach i parasolach, tak żeby jak najszybciej mogli wyłożyć swój towar, zacząć sprzedawać, zacząć zarabiać pieniądze, dlatego że sytuacja ich w tej chwili jest no, tragiczna. Oni nie są w stanie się tak szybko, nie wiem, no, przetransformować i zacząć działać w innym temacie, czy w ogóle robić coś innego. Mają masę towaru jeszcze, który jest niesprzedany, oprócz tego, który oczywiście spłonął, którego straty są w tej chwili szacowane. No i to jest jak gdyby najważniejsza rzecz, żeby uruchomić jak najszybciej i pomóc tym ludziom w tej działalności gospodarczej. No właśnie, kupcy wystąpili do marszałka, do prezydenta o pomoc. Czego oczekują? Wystąpiliśmy z apelami, znaczy my jako administrator spółka Euroconsult wystąpiliśmy w imieniu oczywiście kupców, naszych podnajemców, z apelem o pomoc do pana prezydenta, do pana marszałka, do lubelskich dworców, z apelem o to, aby pomóc tym ludziom, oczywiście możliwe, jakie są możliwości oczywiście, czy pana marszałka, czy pana prezydenta, w kwestiach, w zasadzie w każdej kwestii. No, mają prawdopodobnie panowie różne narzędzia, żeby mogli po prostu wykorzystać je. Jeżeli takich narzędzi dofinansowania, czy jakiegoś wsparcia finansowego nie ma, no to po prostu jakieś rzeczy, które są no, tym ludziom w tej chwili jak gdyby potrzebne, czyli do życia, jak najwięcej pomocy im, żeby mogli po prostu w tej chwili godnie dalej żyć. Jeżeli patrzymy już dalej, no to w tym momencie trzeba powiedzieć, żeby przygotowała administracja jakąś ekipę, czy komisję, czy grupę osób, które pomogą w przyszłości oczywiście, nie od razu, ale w przyszłości najbliższej, pomóc zorganizować to targowisko w sposób legalny, żeby nikt po prostu później nie miał jakichkolwiek do tych ludzi pretensji. No właśnie, to targowisko budziło sporo kontrowersji wśród wielu mieszkańców Lublina. No, myślę, że najwięcej kontrowersji budziło wśród administracji miasta Lublin. Oczywiście no, jest to miejsce atrakcyjne w samym centrum. Od samego początku trzeba pamiętać, że to miejsce było niezagospodarowane. Kiedy przejęliśmy w 2011 roku ten teren, był to zwykły parking i nic się więcej nie działo. Podjęliśmy decyzję o tym, żeby uruchomić miejsce dla handlujących na ulicach obcokrajowców, czyli obywateli z Bułgarii, Białorusi, Ukrainy, również Polski. Czyli dla tych, którzy zastawiali chodniki wokół. Dokładnie tak. I to była taka sytuacja, że cały Lublin w zasadzie był zastawiony tymi straganami. I jak gdyby to uruchomienie tego targu spowodowało organizację, że przenieśliśmy tych handlujących na ulicach i skwerach, prawda, handlowców w jedno miejsce. W jedno miejsce, które umożliwiło im takie zorganizowanie się i uruchomienie handlu w tymże miejscu. Komu to się nie spodobało? Ja myślę, że przede wszystkim no, trzeba patrzeć na to, że dookoła są jeszcze dwa inne targi, prawda, które niestety nie sprostały konkurencji z naszym targowiskiem. No i przez to chyba powstał taki problem, że zaczęto atakować dosyć agresywnie. Czym się skończyło, jak widzimy, to jest po prostu tragedia no, w tym momencie. Także no, myślę, że to chodzi głównie o tą konkurencję, o te zasady równej walki, prawda, handlowej. Także no, myślę, że to zostało chyba gdzieś pominięte, prawda, przez osoby, które nie były zainteresowane tym, czy są zainteresowane tym miejscem. Czyli w pana ocenie, ale także w ocenie kupców, a i prokuratura też zakłada taką wersję, że mogło dojść do podpalenia. No my w tej chwili jeszcze nie ferujemy wyroku, prawda, bo to jeszcze za wcześnie jest prowadzone śledztwo przez policję, prokuraturę. My oczywiście swoje prywatne, gdyby też uruchomiliśmy śledztwo, też nas bardzo interesuje, kto miał taki interes, prawda, żeby to miejsce do tego stopnia doprowadzić, żeby spalić ludziom po prostu cały ich dobytek. Mieliście ochronę? Tak, ochrona była oczywiście na ten okres, kiedy działa targ, natomiast wieczorami jest targowisko było zamykane, monitorowane. No ale jak widać przez 7 lat nie było żadnego problemu, natomiast w poniedziałek z 9 na 10 kwietnia się to wydarzyło i to w takim właśnie, z takim skutkiem. Mieliście swój własny monitoring? Mieliśmy monitoring, tak, natomiast w większości ten monitoring został zniszczony przez temperaturę i ogień, który po prostu powstał na miejscu targowiska. Także
Czyli trudno będzie cokolwiek odczytać z nagrań? Z naszego monitoringu może będzie trudno, natomiast trzy pozostałe kamery, czyli miejskie kamery, lubelskich dworców kamery, myślę, że dają wyraźny obraz i myślę, że duża szansa jest na to, żeby policja odtworzyła cały bieg zdarzeń w tym czasie. I tak jeszcze na koniec zapytam, wspomniał Pan o stratach. Początkowo mówiło się o kwocie 2 milionów złotych, ponad 2 milionów. Jak to w tym momencie wygląda? No, straty są w tej chwili szacowane, prawda? Te 2 miliony złotych, to ja myślę, że to są takie straty materialne dotyczące przede wszystkim tych ich straganów, zabudów, bo do końca myślę, że oni jeszcze nie oszacowali swoich strat, jeśli chodzi o towar, który mieli zgromadzony w tym miejscu. Także... Towar mieli świeżo z dostawy. Dokładnie tak, także takim dziwnym zbiegiem okoliczności stało się to, że ktoś podpalił to, wiedząc, że ci ludzie się w tym dniu zatowarują, prawda? Taką ilością dużą tego towaru. Także no, sytuacja nie jest taka zwykła, prawda? Więc to nie była osoba z ulicy zupełnie nieświadoma tego, co robi, tylko to był świadomy, jeżeli to się okaże, powtarzam, podpaleniem, to była to osoba świadoma, która wiedziała doskonale, co robi i kiedy ma to zrobić.